Cześć, witajcie. Mam dla Was dzisiaj małą niespodziankę. Jest to relacja do pierwszego odcinka tego podcastu. Chodzi o odcinek pod tytułem Gabriel Cruz, czyli Operacja, gdzie jest Nemo. W kilku zdaniach przypomnę, o co chodziło w tej sprawie. Gabriel Cruz to 8-letni chłopiec, który 27 lutego 2018 roku zaginął. Tego dnia chłopiec przebywał w domu swojej babci w miejscowości Las Ortichuelas. Była tam również partnerka jego ojca, Ana Julia Quesada, a tata chłopca po pracy miał oczywiście do nich dołączyć. Mama i tata Gabriela byli już kilka lat po rozwodzie, jednak bardzo dobrze się dogadywali, dzielili się opieką nad Gabrielem i właśnie w okresie wakacyjnym tata Gabriela bardzo często zabierał go do miejscowości Las Ortichuelas. Gabriel bardzo lubiał przebywać w tej miejscowości, miał tam dużo kuzynów oraz znajomych, a oprócz tego niedaleko było jego ukochane morze. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Gabriel przepadał za morzem, za wszystkim, co w nim żyje, dlatego też najbliżsi wołali do niego El Pescaito, czyli rybka. W dniu zaginięcia, 27 lutego, ośmiolatek po obiedzie wybrał się do swoich kuzynów. Do przejścia miał zaledwie 100 metrów, a do przekroczenia jedną ulicę. W godzinach wieczornych zaniepokojona babcia udała się do domu kuzynów, aby odebrać Gabriela. Wydawało jej się, że dzieciaki zapewne dobrze się bawią i straciły rachubę czasu. Na miejscu jednak okazało się, że ośmiolatkę tam nie ma. Kuzyni twierdzili, że owszem, bawili się rano, ale Gabriel Cruz wrócił do siebie na obiad i tego dnia więcej się nie widzieli. Co więcej, żaden z sąsiadów również nie widział chłopca w godzinach popołudniowych, a przypomnę, że jest to bardzo mała miejscowość, w której mieszka mniej niż 100 osób. Babcia natychmiast wezwała rodziców, którzy przyjechali na miejsce i udali się na policję, aby zgłosić zaginięcie ośmiolatka. Poszukiwania chłopca trwały od 27 lutego do 11 marca i stały się one największym skoordynowanym poszukiwaniem zaginionej osoby w historii Hiszpanii. Ciało chłopca zostało odkryte 11 marca w bagażniku samochodu Anny Juli Quesady, która była partnerką ojca chłopca. Kobieta już wcześniej zwróciła uwagę policji na siebie swoim dziwnym zachowaniem. Przede wszystkim kilka dni po zaginięciu Gabriela Anna Julia Quesada namawiała swojego partnera, aby razem udali się przeszukać okoliczny teren, który zresztą już był przeszukiwany kilkukrotnie przez wolontariuszy, przez rodzinę oraz przez policję. Tata Gabriela oczywiście się zgodził, a na miejscu została odnaleziona koszulka Gabriela. Biała koszulka, czysta, uprasowana. Leżała na wierzchu, nie była niczym przykryta. Także nasuwa się tutaj pewne pytanie. Jakim cudem wcześniej ta koszulka nie została odnaleziona? I to właśnie w tym momencie Anna Julia zwróciła na siebie uwagę policji. Oprócz tego rodzina Gabriela twierdziła, że Anna Julia wyraża swój smutek, cierpienie, nawet płacze, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy pojawiają się kamery. Mimo tych podejrzeń rodzice Gabriela dobrze znali Annę Julię, ufali jej, a swoją uwagę skupili przede wszystkim na drugim głównym podejrzanym. Chodzi tutaj o byłego partnera matki Gabriela Cruz, który miał już zakaz zbliżania się do niej. 11 marca ciało chłopca zostało odkryte w bagażniku Anny Julii Quesady. Kobieta była już od dłuższego czasu podsłuchiwana oraz śledzona. 11 marca Anna Julia pojechała do miejscowości Rodalquilar, oddalonej o 4,5 km od Las Ortichuelas. To właśnie w Rodalquilar tata Gabriela miał swoją działkę, a Anna Julia często tam przyjeżdżała, aby przeprowadzać różne porządki. To właśnie tam, w dniu zaginięcia chłopca, 27 lutego, doszło również do jego morderstwa. I to właśnie tam Anna Julia ukryła jego zwłoki, a dnia 11 marca próbowała przenieść je w inne miejsce. Ostatecznie Anna Julia została skazana na stałe więzienie podlegające rewizji, co oznacza, że kobieta musi odsiedzieć przynajmniej 25 lat więzienia, po których będzie mogła ubiegać się o wcześniejsze wyjście, co oczywiście nie musi nastąpić i tak naprawdę stałe więzienie z możliwością rewizji może oznaczać dla niej dożywocie.
Ponadto obecnie jest prowadzone śledztwo w sprawie śmierci 4-letniej Jerdelki Josefiny, czyli córki Anny Juli Quesady, która w 1996 roku wypadła z okna na 7 piętrze i poniosła śmierć. Wtedy uznano, że był to nieszczęśliwy wypadek. Jednak teraz, po morderstwie Gabriela Cruz, śledztwo zostało otwarte ponownie. Policja doszukała się pewnych nieścisłości, które wskazują na to, że nie mógł to być wypadek. Dobrze, to powoli będziemy przechodzić do relacji z Las Hortichuelas. Na początku sierpnia byłam na wakacjach na południu Hiszpanii i przypadkowo przejeżdżaliśmy obok właśnie tej miejscowości. Oczywiście nie mogłam stracić takiej okazji, aczkolwiek wszystko zostało nagrane całkowicie spontanicznie. Nie byłam do tego w żaden sposób przygotowana, a sam odcinek słuchałam wiele miesięcy temu i właśnie w dniu, gdy nagrywałam tą relację, wiele szczegółów mi umknęło. Dlatego też zdecydowałam się na początku zrobić taki mały skrót z tej sprawy. Dobrze, to zapraszam do oglądania. Cześć moi drodzy, witajcie. Jestem teraz na wakacjach i przejeżdżając przez miejscowość Las Hortichuelas zaczęłam się zastanawiać, skąd znam tą miejscowość. I już wiem, ponieważ to tutaj mieszkał Gabriel Cruz, czyli nasz bohater z pierwszego odcinka, który kiedykolwiek stworzyłam na tym kanale. No i nie mogłam się oprzeć pokusie, żeby po prostu zajrzeć tutaj. Miejscowość jest bardzo malutka, jest tutaj około 70 osób tylko i wyłącznie, ale jest w niezwykle malowniczym miejscu. Jest mnóstwo gór dookoła, taki park natury, też morze. A pamiętam na przykład tą górę, pamiętam z poszukiwań, jak były zdjęcia. Zobaczcie, jakie są ogromne przestrzenie dookoła. Także faktycznie w tak małej miejscowości, jak zaginął mały chłopiec, to musiał być po prostu szok. Zobaczcie, ja zaraz wyjdę z tej miejscowości. Także jest niezwykle mała i wjeżdżając tutaj zauważyłam taką właśnie uliczkę. Kurczę, no nie ma tu nawet internetu, nie mogę sprawdzić po mapce, bo bardzo bym chciała zobaczyć tą ulicę, przez którą miał Gabriel przyjść. Wiem, że to było blisko głównej ulicy. Kurczę, zajrzę tam, bo to nie wiem, czy to nie tam. Może później sobie zerknę dokładnie na mapce i dodam na wideo po prostu taki znacznik, ale wiem, że ta uliczka była bardzo blisko już głównej ulicy. No szkoda, że nie ma internetu. No ale pamiętam zdjęcia z tych poszukiwań właśnie, dokładnie te góry, tą całą piękną okolicę. Tam jeszcze w oddali jest jakiś domek. Nie, to nie jest ta uliczka. Ona jeszcze troszeczkę dalej musiała, powinna była iść. Że tak to wygląda. Całkowicie jestem nieprzygotowana, ale no takiej okazji nie mogłam po prostu stracić. I pamiętam, że właśnie była kwestia tego typu, że tutaj nawet nie ma bankomatu w tej miejscowości. Nie ma dosłownie żadnej nawet kamery. I nie można było sprawdzić, czy chłopiec na przykład został porwany, czy może ktoś obcy w tej okolicy był w tym czasie. Zrobię małą pauzę. Tak, jestem w takim miejscu, że o tutaj jadąc już do przodu, wyjeżdżamy na główną drogę. I kurczę, ze zdjęcia pamiętam, że to właśnie była taka piaszczysta droga, przez którą Gabriel miał przejść. Ja tam nawet mówiłam opis, kurczę, ale no nie działa, internet nie sprawdzę. Ale jakoś mam wrażenie, że to mogło być tutaj. Ciekawe, czy na końcu znajduje się jakiś domek. Na pewno nie była to droga asfaltowa, to była na pewno taka żużlowa, polna droga, nieutwardzona, dobrze. Pamiętam, że miał przejść do jednej drogi tylko, która przecinała się z główną drogą. I już miała być miejscowość... Przepraszam, już miał być domek tych jego braci. No mam wrażenie, że to może być tutaj, ale zobaczcie, jaka piękna okolica. Takie przestrzenie, że masakra. Przepięknie. Jezu, jest, widzę mural Gabriela. Czyli to chyba jest faktycznie tutaj. Boże, aż normalnie ciarki mnie przeszły, nie do wiary. Ojejku, to jest tutaj. Naprawdę mam ciarki dosłownie na całym ciele. Podejdę.
Chyba mi jakaś żmijania ukąsi. Ojejku, jeszcze te rybki dookoła. Zobaczcie, aj. To jest tutaj. Także intuicja mnie nie myliła. Faktycznie jeszcze pamiętam te zdjęcia. Jest mural Gabriela. Dookoła rybki jego ukochane. No tak, babcia miała tak blisko do morza, na pewno często przyjeżdżali. No nie do uwierzenia. Naprawdę, zrobiłam 21 odcinków, ale ta pierwsza sprawa do dziś dla mnie jest najtragiczniejsza, najbardziej szokująca. Po prostu bardzo często o niej myślę. Czyli ten chłopiec miał przyjść tutaj od tego domku. 100 metrów dalej do braci ciotecznych, do kuzynów. I gdzieś tutaj Anna Quesada musiała wyjechać i go zgarnąć. I pojechać do miejscowości Rodalquilar. A propos tej miejscowości, no to czytałam, że tutaj ludzie głównie w tej chwili zajmują się rolnictwem. Również kilka osób turystyką. A wcześniej, no to dużo osób stąd przyjeżdżało do Rodalquilar na co dzień, aby pracować. Jakieś, nie wiem, czy to kamieniołomy, jakieś minerały były wydobywane, aczkolwiek ja nie pamiętam dokładnie jakie. Ale cała okolica jest naprawdę przepiękna. Jezu, no nie mogę uwierzyć, że to jest ta uliczka. Wjeżdżaliśmy tutaj, od razu przykuła moją uwagę. Czyli ci chłopcy musieli mieszkać gdzieś tutaj. Miało być, że przekracza ulicę i już jest na miejscu. I to miało być tutaj. Czyli ona musiała go gdzieś tutaj zabrać, wsadzić i pojechać od razu tam na główną drogę do Rodalquilar. Bardzo się cieszę, naprawdę cały czas mam jeszcze dreszcze na całym ciele. Wracam już do chłopaków, bo nie ma tu nawet internetu. Nie możemy sobie sprawdzić mapy, jak dojechać. Także już powoli wracam, ale bardzo się cieszę, że tutaj mogłam przyjechać i zajrzeć. Zrobiło na mnie ogromne wrażenie to miejsce. Wracając z Las Ortichuelas, mijaliśmy również miejscowość Rodalquilar, w której doszło do morderstwa i którą możecie teraz zobaczyć na wideo. Ta krótka wizyta w Las Ortichuelas wywołała we mnie ogromne emocje i bardzo cieszę się, że mogłam odwiedzić to miejsce oraz Wam je pokazać. Na koniec chciałabym jeszcze powiedzieć, że wiem, że na moim kanale odcinki nie pojawiają się regularnie, dlatego bardzo Wam dziękuję za cierpliwość, dziękuję, że czekacie na kolejne odcinki. Zapewniam Was, że prowadzenie podcastu sprawia mi ogromną przyjemność, jest to moja pasja i planuję prowadzić ten podcast przez wiele kolejnych lat. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Wam za cierpliwość i słyszymy się już wkrótce. Do usłyszenia.